kup se koszulkę! Do wyboru, do koloru, koń Rafał, blok ekipa, wściekłe pięści Welsa! Sześć nierozłącznych kupi, jak trzy nierozłączne paski na dresie! Space on, mięśnie, Wojtas, prawo jazdy and polonez, falo, mózg! Na melanżu, grubego na chacie. Łysy pali lolka, młody się zesrał w kasie. Rapsy lecą z buboksa, sąsiad dzwoni po pały. HWDP z mlekiem matki wyssałem. Psiaskie wchodzą na kwadrat, łysy lolka wyrzuca. Ja drobcy w kiblu spuszczam i jednego zarzucam. Gruby faka pokazuje, to się psy wkurwili. Za obrazem policji na 2-4 nas przymknęli. HWDP, JP 100%. Śpiewa cały grochów po nocy. JP 100%. Cały grochów, całe dwie. HWDP, JP 100%. To śpiewa cały grochów. Kurna, ale wymyśliła czerwona róża. Skąd ja jej wezmę o tej porze? Ty, czekaj. To będzie dobry dzień. No malutki, nie rób mi tego nie w takim momencie. Jezu, żeby się okazało, że to tylko Klemy zaśniedział. Teraz pytanie do wymiany alternator czy akumulator. Może popchnąć? Popchnąć to ze możesz swoją starą lamusię. Dzisiaj ci daruję. Masz szczęście, że się śpieszę, bo się z jedną laską na wiataku ustawiłem. No, sersień, przyjacielu, doigrałeś się. No pewnie, że nie bity. Ja przemocy nie uznaję. Elementy kolorowe, bo korozja gdzieniegdzie się pojawiła. Ale teraz jak nowy. No, a to wgniecenie? To od woskowania. Tak go polerowałem, że aż wgniotłem. Panie, taka okazja, drugi raz się nie trafi. Silniczek, igła, pali i chodzi jak swajca. A serwisowany w ASO? ASO to? No, Poloneza to FSO. A po co serwisować, jak tu się nic nie psuje? No i właśnie dlatego lepiej jest zaryzykować zesranie i pierdnąć. To taki z ciebie kolega? Nie podzielił się, tylko sam wszystko wyjarał, Żydek. Walu, no co ty? Przecież mówiłem, że nie mam zioła. Ta i co? Że niby jak długo będę wstrzymywał pierdnięcie, to w końcu zemdleję, bo ciśnienie zatrzyma serce na chwilę? I powiedz, że nie jesteś skopcony, jak masz taką rozkminę. Nie wymyślam, tak jest. O, Wojtas idzie. Patrzcie na to, 700! Ho, kurwa, co ty, bank obrabowałeś? Czy nerkę sprzedałeś? Skąd masz tyle kwitu? Lepiej usiądźcie. No przecież siedzimy. Opyliłem sersenia. O kurwa, gdyby nie hajsy, to mnie uwierzył. I co teraz będzie? Jak to co, na modlisko, do komisu. Kalibrę mam upatrzoną, nówka sztuka. Rocznik 90. Wszystkie świnie nasy, jak pod spelu, no takim zajedziemy. A klima jest? Lodówenia? No pewnie, że jest niesprawna. Ale szyby w prądzie są, to po co klima? A książka serwisowa będzie? A co to ja, biblioteka jestem? Zresztą książką pan będzie jeździł czy samochodem? Mówię, brać od ręki, bo za godzinę przychodzi klient umówiony, zdecydowany, także... Nie no, ładny jest, widać, że dbany. To ile pan zejdziesz z ceny? Zejdziesz? Ja się zastanawiałem, czy nie podnieść. 200, ani grosza mniej. Jak nie pójdzie, to dla siebie zostawię. Dobra, krótka piłka, daję 700 i pisemy. O nie, czekaj, bo się zaraz zostam ze śmiechu. Oho! Wykrakałem. W takim razie pozostaje tylko jedno wyjście z sytuacji. Ty... Bo w telewizji było, a ja nic nie skumałem. Kto to jest ta emancypantka? Co? A, to jest ta. Taka laseczka z fiutem. No, nie wiesz. Elo, lamusy. Co wy na to? Wojtas, mogłeś ukraść brykę prawie każdą, jaką chcesz, a zajebałeś sersenia? W dodatku swojego. No tak, szukałem i tak trafiłem przypadkiem na niego i tak na mnie jakoś popatrzył smutno z wyrzutem, że mi się go szkoda zrobiło. No to wziąłem i 700 do przodu. Główka pracuje, tylko papiery trzeba nowe załatwić. Ile grubas będzie chciał za lewe? Zajebiście ci ta główka pracuje. Mnie niż tysiaka nie weźmie.
O nie mówiłem?